Cześć, z tej strony Kador, to jest sentymentalny powrót do gry Farming Simulator 2013. Jest to już tradycja na moim kanale, że co roku w wakacje właśnie robię takie powroty do starszych części Farming Simulatora. Dwa lata temu wróciłem do Farming Simulatora 2009, no czyli do symulatora farmy 2009, bo taką się wtedy nazywał. Rok temu wróciłem do Farming Simulatora 2011, więc w tym roku analogicznie wracam sobie do Farming Simulatora 2013, dokładnie mówiąc do edycji Titanium, czyli, bo tak wygląda menu właśnie w edycji Titanium, a teraz widzicie na ekranie menu, jak wyglądało oryginalnie w Farming Simulatorze. Po prostu jak wyszedł dodatek Titanium, to wygląd menu się zmienił, również trochę wygląd interfejsu. Mam tutaj również wszystkie dodatki, ale będę chciał dzisiaj tutaj rozpocząć karierę i zacząć grę na mapce tej podstawowej, czyli Hangenstedt, bo właśnie Westbridge Hills dodali w dodatku Titanium, ale to jednak ja bym chciał sobie pograć na Hangenstedt, a jak ja przeczytałem? Hangenstedt? No coś w tym stylu. To jest Hangenstedt. Widocznie jest wzorowany na jakiejś chyba niemieckiej miejscowości. No ale dobra, zaczynamy. Okej, i oto jesteśmy na naszej gospodarce. Właśnie tutaj się respiliśmy po wczytaniu mapki tuż przed naszym domem, do którego i tak nie mogliśmy wejść czy coś, ale to nawet w nowszych częściach farminga się nie da, więc to nic nadzwyczajnego. Wydawało mi się, czy ta... A, ta podkowa się świeci. Ja nawet nie zapamiętałem tego, że ona się świeci. O, widzicie? A, bo tu się zbierało podkowy, no tak. Zapomniałem, bo pamiętałem, że jakie rzeczy się zbierało w starszych farmingach. Butelki. W 17 zbieramy bryłki złota. W 15 były to, z tego co pamiętam, jakieś chyba złote monety, coś w tym stylu. A w 13 właśnie podkowy. Właśnie, o tym całkowicie zapomniałem, że tutaj zbieraliśmy podkowy. No, to sobie na szczęście przy okazji przypomniałem. No i dobra, to jest nasza gospodarka wraz z wszystkimi początkowymi maszynami, w sensie tymi, które mieliśmy na samym początku rozgrywki. No jest tak, zobaczymy sobie te maszyny, potem trochę gospodarkę i ogólnie całą mapkę sobie zobaczymy. Dobra, jak tu się włączało mapę? Ja zapomniałem, bo w tych farmingach, jak wiadomo, klawiszologia jest już... O, właśnie tak. Właśnie, bo tu nie ma minimapki, jak była w 15, jak jest w 17. Ja już się do tego przyzwyczaiłem i całkowicie zapomniałem, że w 13 nie było minimapki. No i później sobie właśnie zwiedzę jakieś takie najbardziej charakterystyczne może punkty na mapie. Dobra, zacznijmy może od naszego osprzętu. Tak więc mieliśmy ciągnik Sejm, właśnie taki, który wyglądał jak taki bardziej jakiś ogrodniczy ciągnik, bez kabiny. I w ogóle z 13 jeszcze była taka fajna sytuacja, że do 13 jeszcze wyszło coś takiego, co się nazywa demo, wersja demonstracyjna. I pamiętam właśnie do dziś, jak pierwszy raz te demo sobie zainstalowałem, jak się cieszyłem, że w końcu mogę pograć sobie w demo. Bo jak wiadomo, później, w późniejszych częściach farminga, 15, 17 nie dostała wersji demo, wersji demonstracyjnej. Ja do dziś żałuję, że w ogóle już teraz nie robi się prawie wersji demonstracyjnych gier, ale do 13 jeszcze była. No i tak, tutaj ciągnik Sejm, Argon początkowy, jeden z właśnie z pierwszych, z początkowych ciągników, plus tutaj jakiś głębosz Lemkena, z tego co widzę. Pług jeszcze mieliśmy, czteroskibowy Pottingera. Idziemy dalej. O, te tutaj śmieszne ciągniczki, Kramer były. Takie, one w sumie dziwne były, bo i tak na początku rozgrywki mało jakie zastosowanie dla nich mogliśmy mieć, bo czy podczepiliśmy do nich ten pług, z tego co pamiętam, czy ten głębosz, czy też jakieś inne maszyny, to one od razu stawały dęba. Jedynie co mogliśmy podczepić, to chyba tylko ten tutaj siewnik, jakoś sobie z nimi dawały radę. No i jeszcze tamta przyczepa może. Jaki to w ogóle siewnik? Amazona siewnik, no dobra. Siewnik Amazony, tak jakiś stary mieliśmy jeszcze na samym początku. No i ostatni początkowy ciągnik, to znaczy się ostatni, w sensie, bo te Kramery to jeszcze... Tak, jeszcze były gdzieś indziej na mapie. Tutaj mamy Kramera obok obory dla krów, ale to później. Tu jeszcze obok zagrody dla owiec jest jeden Kramer i jeszcze jeden gdzieś... Tu jest jakiś sklep, jakiś skup chyba tutaj jest, no.
Ja te kramery, pamiętam, sprzedawałem na początku, bo mi nie były potrzebne, a zawsze to dostawaliśmy trochę pieniędzy. No i tutaj ostatni ciągnik, Buchrer właśnie. Choć raczej nie czytam jego nazwy właściwie jakoś po niemiecku, bo by się czytało jakoś, nie wiem, Buchrer? Buchler? Nie wiem, ja z niemieckiego to nie za bardzo. Bardziej angielski o wiele. No i dobra, taki fajny żółty ciągnik to był. Z tego co pamiętam, mi się on podobał właśnie. To był fajny początkowy ciągnik z kabiną. I taki już miał całkiem niezłą moc. Był na początek fajny. Tak jak wszystkie ciągniki sprzedawałem, Kramery, Sejma, tak jeszcze Buchlera zostawiłem, z tego co pamiętam. Bo miał dość dużą moc. No i przyczepa jeszcze, z tego co widzę, Kronę. Taka bardzo mała. No i to tyle, jeżeli chodzi o początkowe maszyny, te na gospodarce, bo jeszcze tutaj stoi kombajn marki Far. I ten kombajn, to ja go nie cierpiłem po prostu, mimo iż on trochę... odrobinkę może przypominać Bizona, choć mówię tylko odrobinkę, że może się kojarzyć z Bizonem, bo tak naprawdę to jest tutaj mnóstwo różnic, ale mógł się komuś kojarzyć. Ale ja tego kombajnu strasznie nie lubiłem, po prostu... on był tak mało wydajny, że po prostu praca nim to dla mnie była jakaś mordęga. Ale raczej dziś tak osiedkowy kawałek nie przyjadę, bo raczej nie będę dziś jakiś żniw urządzać. Może w następnym odcinku. Dzisiaj tylko taki... tak samo jak robiłem w przypadku powrotu sentymentalnego do poprzednich farmingów. Tutaj tylko takie omówienie, zobaczenie tej naszej gospodarki, przypomnienie sobie jakie mieliśmy maszyny. Również jakieś najciekawsze tutaj rzeczy na mapie sobie odwiedzeń, ale w następnych odcinkach będę organizować jakieś żniwa, jakieś tam prace polowe, czy coś innego, tak jak to miałem z symulatorem farmy 2009 i 2011. Tutaj będzie podobnie, będą się odcinki po prostu z farminga 13 pojawiać, pewnie raz w tygodniu podejrzewam. A, tu jest jeszcze kurnik, właśnie, bo mieliśmy w 13 po raz pierwszy mogliśmy hodować kury. I w sumie do 17 się to prawie w ogóle nie zmieniło. To jest jedna z tych rzeczy, które mi się nie podobają. To znaczy się w ogóle w 13 i 15 kury mogliśmy jeszcze kupować. 17 to ich nawet kupować nie możemy. One już są i możemy tylko zbierać jajka. Dla mnie to jest lipa po prostu, że tu się nic nie zmieniło z tymi kurami. Ja bym wolał, żeby były jakieś, nie wiem, fermy czy coś, a tutaj to co, nie możemy ich karmić ani nic. I to jest od 13 jedynie możemy trochę sobie jajka zbierać. No też mi coś. To trochę lipa, jeżeli chodzi właśnie o te kury. Dobra, to może przejadę się trochę po gospodarce. Ogólnie też oczywiście widać różnicę w grafice, tylko chciałbym trochę może czas przyspieszyć. Zobaczmy w ogóle co my tutaj mamy pod klawiszem Escape. No opis mapki mamy, możemy zapisać grę. Jak weźmiemy tutaj w prawo to co mamy, widok mapy oraz wzrost roślin, rodzaje roślin. Jeszcze w prawo możemy wybrać maszyny, tutaj sobie jakieś rzeczy poustawiać, możemy się do maszyny przenieść. I co jeszcze tutaj mamy jeszcze ustawienia, sobie przyspieszę trochę czas, częstotliwość misji, albo wtedy by jeszcze były takie misje, w 17 już takich nie ma. Misje są inaczej zrobione, bo możemy je na polach brać, jak dobrze pamiętacie, wzrost roślin można było tutaj ustawiać, powolny, normalny, szybki. Czyli to co jest do dzisiaj, ikony pomocy, no to tam niech będzie zaznaczone. Ale jak wiadomo w 17, już w 15 tak było, ale w 17 to już jest w ogóle zupełnie inaczej. Ten cały tutaj interfejs, to zarządzanie, podgląd mapy jest o wiele bardziej rozbudowany. Tutaj mamy jakieś tam 4 chyba zakładki. I możemy sobie takie ustawienia zmienić, a w 17 jest przecież ogrom rzeczy, które możemy dostosować. Tutaj na przykład nie możemy wyłączyć usychania roślin czy coś. To było na początku dla mnie upierdliwe w farmingu 13, bo w 9, w 11 tego nie było. A tu nagle w 13 dodali usychanie roślin. Mnie to wkurzało. Mnie to akurat wkurzało, te usychanie, bo to czasami człowiek nie zdążył zrobić żniw. A tu dupa, bo mi coś uschło i to było dla mnie trochę denerwujące. Tak zapamiętałem to do dziś, że to mnie tak troszeczkę wkurzało. Dobra, może już sobie teraz weźmy, zmniejszę tą skalę czasu. No i dobra, przyjrzyjmy mniej więcej się, jak tutaj wyglądało to wszystko od strony graficznej, bo... no co jak co, ale seria Farming Simulator to seria, w której ten progres graficzny jest bardzo... bardzo taki powolny, bym powiedział. Tu nie ma jakichś skoków graficznych między
jedną częścią farminga, a drugą, tylko są takie, to jest wszystko tak dozowane. Więc nawet patrząc na taką trzynastkę, osoba, która wiecie, na farmingach się nie zna, bo nigdy farmingi nie grało, nigdy ta osoba farmingi nie grała, przepraszam, i dać, pokazać temu komuś trzynastkę i pokazać temu komuś siedemnastkę, to ta osoba zapewne by powiedziała, no jakaś tam mała różnica jest, ale nie aż taka duża. No i w sumie ta osoba trochę by miała rację, bo wiele rzeczy graficznie, no mówię, nie ma tutaj jakiegoś dużego, gigantycznego progresu między 13 a 15. Owszem, jest, zauważalny na każdym kroku, ale jednak najbardziej farmingowi, ja to uważam, że przydałby się jakiś nowy, lepszy albo totalnie zmodyfikowany silnik, bo choć oczywiście no te wszystkie maszyny w 17 wyglądają lepiej, 17 działa płynniej też, bo ta 13 to nawet potrafi mi jakoś tak dziwnie zamulać, to oczywiście dlatego, że jeszcze 13 i 15 też działały na starszej wersji bibliotek, właśnie, na innej wersji bibliotek znaczy się, na OpenGL-u, a z tego co wiem, 17 działa na DirectX, to jest zupełnie lepsze, wydajniejsze biblioteki. Na przykład w 13 jak włączaliśmy światła i w 15 to czasami gra potrafiła tak zamulać, chyba każdy to pamięta, w 17 już tak przecież nie ma, bo trochę zrobili z tą optymalizacją. No dobra, rozgadałem się tutaj o grafice, no jest sporo różnic oczywiście. Tekstury, oświetlenie, zwłaszcza system oświetlenia, drzewa, roślinność i tak dalej, to jest i modele maszyn, to jest sporo różnic w grafice, ale ja teraz chciałbym się tutaj mniej więcej objechać po naszej gospodarce. O, wtedy jeszcze takie silosy były, co jeszcze były w 9, w 11, w 15 już te silosy będą zupełnie inaczej wyglądać i tak jest również w 17, bo to wszystko będzie w takim jednym elewatorze. O, tutaj mamy taśmociągi z tyłu z burakami i ziemniakami, bo w 13 właśnie buraki i ziemniaki były nowością. No tutaj jakieś garaże mamy, takie wiaty, gdzie postawić pojazdy, tutaj się napełniało nawozem, jakiś opryskiwacz czy też rozsiewacz nawozu. No tu były nasze, tu było nasze pierwsze pole, na nim zaczynaliśmy, ono było takie małe jak na początek i fajnie było później grać sobie, kupić sobie to pole, po którym teraz jadę, i to było fajne pole na początek. W ogóle ta mapka z początku mi się w ogóle nie podobała, jak pierwszy raz, jak zaczynałem grać w Farminga 13, bo mnie wkurzało na niej, że wszystko było daleko. Biogazownia daleko od gospodarki. Co jeszcze? Gdzie te krowy tutaj były? Gdzieś tu chyba. Krowy daleko od gospodarki, owce daleko od gospodarki. To mnie irytowało na tej mapie. Oczywiście po czasie się przyzwyczaiłem i ostatecznie mi się spodobała, ale z początku było to dość irytujące. Oczywiście przypominam, że od Farminga 13 zaczął się tak jakby mój kanał, bo gdyż to był pierwszy farming, którego na kanale nagrywałem. Mam jeszcze stare odcinki na kanale, wciąż mnóstwo odcinków z Farminga 13, bardzo starych. Generalnie nie polecam ich oglądać, bo wtedy to jeszcze człowiek był całkowicie początkujący, jeżeli chodzi o nagrywanie na YouTube, naprawdę nie polecam. Jeżeli chodzi o jeszcze sterowanie, to właśnie przypomniałem sobie, że tutaj mieliśmy jeszcze ten stary tempomat, czyli klikaliśmy 1, 2 i 3, żeby ustawić sobie prędkość w ciągniku, już tam w 15 i 17 to możemy sobie to ustawiać. Jedynką i dwójką możemy zwiększać, natomiast trójką ogólnie włączamy tempomat, to tak sobie od razu przypomniałem, jadąc tutaj pod sklep. No więc kiedyś nagrywałem odcinki z Farminga 13, generalnie nie polecam, tak jak wspomniałem, ich oglądać, ale właśnie do tej gry mam sentyment, bo od niej się zaczęło nagrywanie farmingów na moim kanale, czyli już parę ładnych lat temu jednak. No i tutaj był sklep z maszynami, taki dość charakterystycznie wyglądający. CPN, w ogóle tutaj takie miasteczko było dość charakterystycznie wyglądające, takie dość ładna architektura tutaj była, jak widać. Takie całkiem ładne miasteczko. Gdzie by tutaj jeszcze pojechać? Co by tutaj jeszcze odwiedzić? A, zagrodę dla krów sobie odwiedzę. Przypominam, że ta mapka właśnie, na tej mapce możecie sobie nawet w Farmingu 17 pograć, gdyż można ją ściągać po prostu, moderzy ją przenieśli po prostu i usprawnili graficznie i można na niej grać w Farmingu 17. Nagrywałem zresztą prezentację tej mapki właśnie w Farmingu 17. Jak ktoś nie widział, to link znajdziecie w opisie do filmiku. No i tutaj właśnie zagroda dla krów. Wtedy mogliśmy już krowy
W 13 już mogliśmy bardziej, bardziej rozbudowane było karmienie tych krów. A, właśnie, jeszcze pod i mieliśmy ten pad. No to taka była minimapa, o to mi chodziło. Znaczy się, bo w 15 i w 9 już nie było tego tutaj pada, tego co tutaj mieliśmy, tego mini pada. Tylko minimapa jest po prostu w lewym dolnym rogu ekranu, a tutaj była w sumie minimapa, ale tylko właśnie w takiej formie. Klikaliśmy i. No i klikając dalej i, co my tu jeszcze mieliśmy? A, prognozę pogody, no tak. Dalej, ceny. O właśnie, tutaj ceny mogliśmy też sprawdzać. Zresztą jeżeli chodzi o uprawy, tak widać, pszenica, jęczmień, rzepa, kukurydza, ziemniaki i buraki cukrowe. W 17 to już jest o wiele dłuższa lista tych upraw, na szczęście. Co tam dalej? Finanse też mogliśmy sobie podglądać. Mogliśmy sprawdzać, ile mamy w magazynie danego ziarna. Tu już na początku trochę mieliśmy, więc dobrą taktyką było to sprzedać na samym początku rozgrywki. No i to tyle. Tylko nie pamiętam, jak się teraz podglądało, ile dla... Chyba w ogóle nie dało się tutaj... Nie było czegoś takiego jak zakładka w jakimś menu, gdzie mogliśmy sprawdzać, ile nasypaliśmy krowom na przykład jedzenia, czy coś w tym stylu. To chyba dopiero w 15 się pojawiło, z tego co pamiętam. No tak, tutaj był obornik, tutaj mogliśmy kiszonkę, bo w 13 już to było bardziej takie rozbudowane karmienie tych krów. Mogliśmy paszowozami sporządzać tą paszę. Mogliśmy im słomę ścielić. W 11 to tam tylko daliśmy trawę, kiszonki i tyle. A już w 13 to było fajniejsze, bardziej rozbudowane. No tu zbiornik na gnojowicę. I ta dojarka. Ta dojarka chyba jeszcze z farminga 11. Ciekawostką jest to, że ta dojarka w praktycznie niezmienionej w ogóle teksturowej, z niezmienionymi teksturami i modelem chyba jeszcze nawet w 15 była, z tego co pamiętam. No, właśnie ta tutaj dojarka. No krów nie ma, bo nie kupiłem, no bo jak, dopiero początek rozgrywki. To mi nie stać na krowy, gdzie tam jeszcze... O, tu jest jeszcze kramer, zagroda dla owiec. O, właśnie tu. Można było sobie owieczki hodować. Dość dużą właśnie zagrodę mieli. Miały te owce, znaczy się. Dobra, i co tam jeszcze by tutaj odwiedzić? No, w 17 jest fajnie, bo mamy ikonki różnych tam miejsc na mapie. Klikamy na nie i się tam przenosimy. A tutaj trzeba było wszędzie jechać samemu. No ale z takich charakterystycznych punktów to jeszcze pamiętam właśnie biogazownię, nie wiem, może tam zaraz jeszcze pojadę, pole golfowe, no tam mi się nie chce jechać. No i sporo tutaj skupów było. Mapka taka, no, górzysta była, przez co nie można było czasami na skróty gdzieś jechać jak się chciało, bo były górki, pod które... czasami było ciężko podjechać, ale jakoś dawało się radę. W ogóle jeszcze w 13 to była ta... zupełnie inna fizyka, tak jakby tych pojazdów, a raczej jej brak. Bo dopiero w 15 to zrobili tak fajnie tą fizykę pojazdu, w sensie, że jak miał pojazd przyczepę, to pod górkę ciężko mu z nią było jechać. Również to jest w 17, w 13 to czegoś takiego jeszcze nie było. Czegoś takiego jeszcze nie było, a były takie jakieś mody właśnie, more realistic, był taki mod do 13 z tego co pamiętam. To on starał się, to on robił właśnie to, co później zostało oryginalnie dodane w 15. No. O, tutaj jest biogazownia właśnie. Scena moderska 13 również była bardzo duża. Naprawdę do 13 wychodziło sporo modów. Przeróżnych. No i tak jak wspomniałem. A, jeszcze jak sklep tutaj wyglądał. No właśnie w ten sposób. Teraz projekty przecież tego całego interfejsu sklepu to jest zupełnie inny w 17 czy też 15, ale tak on wyglądał. Mam tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, wszystkie dodatki, między innymi ten Lindner jest z dodatku. Co tam jeszcze jest z dodatku? O, te Ursusy z dodatku Ursus są też. Bo parę dodatków do 13 wyszło. Między innymi właśnie Ursus, czy też Titanium, ten Lindner track. Marshall DLC też wyszło z takimi przyczepami Marshalla, z tego co pamiętam. I czy coś jeszcze, to już zapomniałem. O, właśnie tutaj biogazownia jeszcze z takich charakterystycznych punktów. No w 13 to się opłacało robić jeszcze tą kiszonkę. W 15 również, to w 17 ona tak potaniała.
No ale dobra, słuchajcie, myślę, że to, co chciałem pokazać, to pokazałem, czyli tak ogólnie tutaj naszą gospodarkę, mniej więcej mapkę, w sensie te najciekawsze punkty. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Spodziewajcie się oczywiście następnych, w których będę sobie przypominał, jak wyglądały różne czynności na polu i będę do tego wybierał jakieś tam losowe maszyny ze sklepu, będę sobie kupować i... No i będą jakieś żniwa, jakieś prace właśnie polowe, jak orka czy coś w tym stylu i jakieś różne inne prace po prostu, żeby sobie przypomnieć, jak to kiedyś wyglądało, jeżeli chodzi właśnie o jakieś animacje czy ogólnie wygląd tej pracy. Okej, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!